Hej, hej, dzieciaki! Cześć! Słuchajcie, ja dzisiaj mam gości. Przyjdzie do mnie Ekaterin oraz Merit. Obie z Enchantimals przyjdą, bo podobno one totalnie nie wiedzą, jak robi się babeczki i jakieś różne słodkości. No i ja mam im to pokazać. Uhu, tak się bardzo cieszę. Tylko jest taki jeden malusieńki problemik, a mianowicie moje dwa namnomsiki, które są ogromnymi psotnikami. No i namnomsiki, ja z wami teraz ustalam, że nie wolno nic się tutaj wtrącać, ani nam przeszkadzać. My będziemy robiły różne ciasteczka, a wy nie macie nam wchodzić w drogę. Jasne? No jasne, jasne, no my w drogę, no coś ty, czasami tylko tak się wygłupiamy, ale dzisiaj będziemy bardzo, bardzo grzeczni. Prawda, serduszko? No pewnie, że tak. Oczywiście, ja jestem zawsze grzeczna, tylko troszeczkę czasami tak się wygłupiam, ale dzisiaj obiecuję, że będę robiła wszystko tak, żeby było w porządku. No dobra, dobra, to umowa stoi. Pamiętajcie, trzymam was za słowo. O, o, chyba już idą dziewczyny, no, więc pamiętajcie, macie być grzeczni. Hejo, hejo, cześć! Wow, ale tutaj masz pięknie! Merit już idzie! Wow, ale się cieszę! Nauczymy się robić ciasteczka! Masz już jakiś konkretny pomysł, jakie to będą ciacha? Hehe, na pewno bardzo, bardzo słodkie! No wymyślimy jakie, może jakieś dekorowane, zobaczymy! Ale ej, nie wolno się opierać o piekarnik! Ojej, ojej, to jest piekarnik? Jejaś! Ja nie wiedziałam, no przecież mówię ci, że ja w ogóle o takich rzeczach nie wiem. Ja jestem dziewczyną natury, ja się wszędzie bawię na dworzu, robię wszystko na dworzu, w lesie, na polankach, a nie w kuchni. Hello, hello, cześć, hej, uuu, Jessie, dawno cię nie widziałam, kopę lat, buziaczek. Co tam? Podobno robimy dzisiaj ciasteczka, wow, nigdy nie robiłam, to co, robimy już? Tak, tak, no właśnie na ciebie czekałyśmy. No i następna, no nie opieraj się o piekarnik. Ojej, ojej, ach to jest ten piekarnik, o którym tyle mowa. Ja nie wiedziałam, no dobra, dobra, już się nie będę opierała. Wow, ale on jest duży. Dobra, pieczmy już te ciacha. Wow, jak one się kłócą, o jejaś, jejaś. Ej, namnomsik, ja mam pomysł. Może, żeby im było tak troszkę spokojniej i weselej, bo tyle krzyczą, to dosypiemy im coś do ich ciasteczek, co? Ale ojejka, dobry pomysł. No okej, okay, ale one sobie tam nie gotują, a my w tym czasie myślimy. Ale słuchaj, udajemy, jak gdyby nigdy nic. No dobra, dziewczęta, musimy w takim razie przygotować wszystkie potrzebne rzeczy. Na pewno miska, na pewno takie ekstra super łyżki, jedna i jeszcze ta druga. Dekorator też się przyda. Wszystko musimy zanieść na duży stół. Hej, ja niosę dekorator. A ja wezmę tę miskę i te wszystkie łyżki. Zaczynamy pieczenie. Chelsea, Chelsea, ale tutaj są nam nosy. Co z nimi robimy? One tu mają siedzieć? Nie, 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 no jasne, że nie. Namnomsiki, zmykajcie stąd, bo my teraz tutaj będziemy sobie piekły. I pamiętajcie o naszej umowie. Żadnych psot. No dobra, najpierw muszę dosypać dużo masy tej babeczkowej specjalnej do tej miski, dziewczyny. Patrzcie i uczcie się. No, co najmniej tyle. O, dużo, 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 żeby dużo ciasteczek z tego wyszło. Okej, okej, a wy możecie teraz tymi łyżeczkami wszystko dokładnie wymieszać. No, dalej dziewczyny, to jest wasze zadanie. Ale jeszcze najpierw tylko wleję troszeczkę tego płynu. O, tak, to jest taka super miksturka. No, dziewczyny, mieszajcie. Dziewczyny! Dziewczyny, potrzebuję pomocy! Ojejka, chyba się rozchorowałam! Ojej, ojej, co się stało? My miałyśmy właśnie zacząć mieszać, a tutaj coś się wydarzyło. Namnomsik, namnomsik mój kochany.
mamy, co jest? Już wszystko dobrze? I tak to rozegraliśmy. Ona udaje, że jest chora, a ja teraz coś tutaj dosypię. O, mam pomysł. Doleję im do tego ciasta może trochę kawy. O, tutaj Chelsea ma kawę. O, o, troszeczkę im dolałem. I teraz wszystko ze sobą wymieszają. Już mi chyba lepiej, dziewczyny. Dziękuję, już mi jest dobrze. Możecie iść dalej gotować. Jest, w końcu jest nasza kolej. Możemy mieszać. O tak, ja już mieszam. Bardzo dokładnie. O tak, 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 tak. No dobra, Katerin, teraz twoja kolej. Pomieszaj troszeczkę. Mieszam, mieszam, mieszam. Już chyba wszystko się połączyło. No dobra, dziewczyny, to czas teraz wszystko przelać do takich specjalnych foremek. Zobaczcie, ja to przeleję. No i wlewam po kolei do wszystkich. O, tak żeby było pełno, więc musi być sporo, sporo ciasta w każdej foremce. No i teraz czas przełożyć to do piekarnika. No dobra, to ja w takim razie otwieram, ustawiam piekarnik na 180 stopni. No i czas jakieś 15 minut i będą przesuper chrupiące i pyszne. Okej, no dziewczyny, patrzcie, obserwujcie jak to się robi. O, wkładam ciasteczka tutaj, zamykam, ustawiam odpowiednią temperaturę, odpowiedni czas. No i już zaczyna się piec. Ale się zdziwią, jak będą czuły, że są kawowe, a miały być zupełnie inne. Ekstra nam to wyszło, ale dobrze udajesz, że jesteś chora. Ej, skubana. Ile jeszcze? Ile jeszcze? Ja już bym chciała, żeby były dobre. Ile jeszcze, Chelsea? Ile jeszcze pozostało? To już chyba się z 10 minut piecze, co? To jeszcze z 5 i koniec. Ale już ładnie pachną. No i teraz czas na taki magiczny przycisk. Uwaga, zobaczcie jak rosną. O! I ten dźwięk właśnie nam dał znać, że one są już gotowe. No to wyciągam. Wow, zobaczcie jakie piękne. No, teraz możemy je dekorować. Dziewczyny, dziewczyny, która z Was chce dekorować ciasteczka? Gdzie jest dekorator? Ja chcę dekorować. Uwielbiam robić takie manualne rzeczy i uwielbiam kreatywność. No to do dzieła. Od czego by tutaj zacząć? O, może na początek udekoruję takimi fajnymi kwiatkami. O, na przykład to ciasteczko ekstra. Teraz drugie, zrobię jednego kwiatka teraz. O, właśnie takiego. Wow, ale pięknie. Jeszcze tylko kilka. O, najpierw ten. Zrobię tutaj piękną taką jakby różę, coś w tym stylu. Tutaj również kwiatka, jejka, my tak bardzo lubimy naturę. No to kwiatki są dla nas idealne. Ale chciałabym też serduszko. Nie wiem, czy mi wyjdzie, ale spróbuję. O, wow, wyszło. No i jeszcze może kwiatka. Kwiatków nigdy za dużo, ale ładne babeczki. Dziewczyny, dziewczyny, wyszły przepiękne, no to możemy jeść. Smacznego! O, ja chcę pierwsza. Ojej! Jak to możliwe? Wyszły kawowe? Robiłyśmy kawowe te ciasteczka, Chelsea? No coś ty, daj posmakować. No rzeczywiście, normalnie sama kawa. No niemożliwe, ja już wiem. To wasza sprawka, prawda nam, nomsiki? Oczywiście, że tak, bo jakby mogło być inaczej, wy to nigdy się nie możecie oprzeć od tego psocenia. Oj, łobuziaki, macie szczęście, że akurat smakują bardzo dobrze, jak są kawowe, bo inaczej to bym wam chyba coś zrobiła.